Zima to szczególnie ciężki czas dla osób bezdomnych, jednak w tym roku sytuacja jest wyjątkowa ze względu na panującą pandemię. Procedury i obostrzenia sanitarne powodują, że nie tak łatwo osobom bezdomnym znaleźć schronienie. Według przepisów, zanim taka osoba trafi do schroniska, powinna odbyć 10-dniową izolację. Miejsce do jej odbywania ma zapewnić gmina. W Nowym Sączu takiego miejsca nie ma, a z podobnymi problemami borykają się placówki w całej Polsce, przyznaje Leszek Lizoń, kierownik schroniska i noclegowni dla bezdomnych. Staramy się, aby osoby, które do nas trafiają, były po testach albo często są po pobytach w szpitalu. Formalnie powinny przejść izolację w miejscach izolacyjnych, natomiast jest kłopot. Tych miejsc po prostu nie ma. Wobec tego korzystamy tutaj z uprzejmości miasta Nowego Sącza, które nam ofiarowało testy antygenowe i te testy wykonujemy samodzielne na miejscu i nowo przyjmowane osoby staramy się przez pierwszy okres pilnie i bacznie obserwować objawowo i trochę izolować. Placówka wdrożyła także procedury związane z COVID. Pomieszczenia są na bieżąco dezynfekowane. Mieszkańcy mają ograniczone możliwości wyjścia. Organizujemy zakupy tutaj dla naszych podopiecznych 2 razy w tygodniu, aby oni nie musieli tak często poruszać się po mieście. Duże grono z nich to osoby starsze w podeszłym jednak wieku, no i niekoniecznie zbyt zdrowe, dlatego ryzyko jest tutaj dosyć spore. Do tej pory jakby nam się tutaj udało ustrzec przed jakimś rozprzestrzenianiem się zakażenia, natomiast mieliśmy pojedyncze przypadki zarówno wśród mieszkańców, jak i wśród pracowników. No, stosujemy maseczki, dezynfekujemy ręce, badamy wszystkim temperaturę, ograniczamy wyjścia, no, robimy to, co jest możliwe. W tym momencie placówka jest już zapełniona. Mamy już dom całkowicie zapełniony, ale to też taki okres już jest, gdzie zazwyczaj było pełno, bo wszyscy, którzy powinni się o siebie zatroszczyć w ten sposób, no to już wykonali. Także tutaj pracownicy socjalni z miasta, jak i z innych gmin, no też już chyba mam wrażenie, te osoby, które tego potrzebowały, że znajdują się u nas pod dachem. Jednak jak dodaje Leszek Lizoń, każda osoba, która szuka schronienia, nie zostanie pozostawiona bez pomocy.